16 września 1947 roku został aresztowany Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora. Trafił on prosto w ręce katowickiego UB. Następnie został przeniesiony do Centralnego Więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, gdzie przechodził okrutne śledztwo. Na przełomie stycznia i lutego 1949 roku podjął on wraz z innymi więźniami próbę ucieczki. Jeden z nich, licząc na złagodzenie kary, wydał ich. Przez to Hieronim wraz z Władysławem Siłą Nowickim trafili do karceru. 7 marca 1949 roku wykonano na nim karę śmierci. Wraz z nim zabito jego byłych 6 podkomendnych.